Rozpoczęliśmy współpracę już 2 lata temu ze szkołami, przedszkolami, a chodzi nam o to, żeby przedstawić problem ograniczenia emisji i życia takiego ekologicznego, zachowania się w środowisku takim proekologicznym. I rozpoczęliśmy współpracę z dziećmi na poziomie przedszkoli i szkół. Przez cały rok prowadzimy lekcje ciepła, na których omawiamy z dziećmi wszystkie sprawy ekologii. Na końcu są różne konkursy, często teatry i jesteśmy w takich stałych relacjach z dziećmi i młodzieżą w Białej Podlaskiej. Na koniec, raz do roku zapraszamy wszystkich dzieci, które uczestniczyły w lekcjach ciepła, do naszej ciepłowni, żeby zobaczyć z bliska, jak wygląda proces wytwarzania ciepła. A przy okazji pokażemy technologie, nasze dokonania w zakresie informatyki, jak to ciepło jest dystrybuowane do naszych domów i mieszkań, no i jak oszczędzać ciepło. Nasza młodzież jest tak zainteresowana, w tamtym roku mieliśmy ponad 1000 osób, w tym roku mamy ponad 1100 osób. Dziś to jest już drugi dzień dni otwartych naszej ciepłowni. Będziemy to robić co roku. Ale mam coraz więcej sygnałów od osób dorosłych w Białej Podlaskiej, żeby również dla osób dorosłych pokazać z bliska ciepłownię i myślimy, żeby to zrobić również dla osób, dla mieszkańców naszego miasta, czyli dla osób dorosłych zainteresowanych tym, jak wytwarza się ciepło. Chcemy z bliska pokazać mieszkańcom naszą ciepłownię. Dzisiejsza wizyta chociażby pokazuje, że przedsiębiorstwo się rozwija. Prezes dzisiaj mówił o wielu inwestycjach, które były wykonane chociażby w tym roku i naprawdę jest to imponujące i mam nadzieję, że będzie ta spółka bardzo dobrze służyła naszym mieszkańcom. Dzisiaj spółka przy tak sprzyjającej aurze nie musi pracować pełną parą. Oglądaliśmy jeden kocioł, który dzisiaj pracuje, natomiast widać, że jest moc w tej firmie, widać, że mają potencjał, myślą o rozwoju, myślą o tym, co dalej, jak to przedsiębiorstwo rozwijać. Jest to naprawdę budujące, bo mocne spółki to mocne miasto, to zadowoleni mieszkańcy, a na tym wszystkim nam zależy. Oczywiście, że nowoczesne i to pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Dla nas ważne jest tworzenie wartości dla klienta, tak żeby klienta już nie tylko zadowolić, ale nawet zachwycić. I pytamy zawsze o to naszych klientów, co by jeszcze chcieli od nas, żebyśmy poprawili ich komfort życia i mieszkania. Obsługujemy wszystkie osiedla, szkoły, budynki użyteczności publicznej, szpital. Staramy się podłączać tam, gdzie jest to możliwe, domki jednorodzinne. Już mamy prawie 100 domków jednorodzinnych. Mam nadzieję, że nasi klienci zadowoleni. W planie mamy podłączenie osiedli, jak najwięcej osiedli, wszystkich osiedli praktycznie w Białej Podlaskiej i to są zadania dla nas na najbliższe lata. Oczywiście w przedszkolu również mówimy bardzo dużo o ekologii, o zdrowiu, także tutaj dzieci bardzo dużo rzeczy dowiedziały się także o skąd pochodzi ciepło, dlaczego musimy mieć ciepło, obejrzały wszystkie urządzenia, pomieszczenia i na pewno wrażenia również są bardzo mocne u dzieci. Okej, to dla Was taka niespodzianka, proszę bardzo. Proszę.